tak utytułowana osoba jak pani Emilia w konkursie Eurolady, który został wymyślony przez moich współpracowników, a przeze mnie sponsorowany i doprowadzony już w kilku edycjach do końca, no to trzeba zobaczyć, jak to wygląda na miejscu. Akurat jest okazja przy okazji kampanii, że dużo jeżdżę i jestem w kole, więc nie mogłem takiej okazji przepuścić. Poza tym, jak ludzie, którzy są a priori podejrzewani o cynizm, wyrachowanie i jakiś taki dystans do świata, spotykają entuzjastów, prawdziwych entuzjastów, no się spotykają dwa światy i z tego zawsze jakiś pożytek powinien wyniknąć. Ja zakładam pozytywny scenariusz, że działam w taki sposób, że poddaję się pod ocenę, nie pierwszy raz. Ja robię to z otwartą przyłbicą. A poza tym, uczciwie powiem, ta kampania zaczęła się dzień po wyborze. Wiele akcji przeprowadzonych, wiele działań w Wielkopolsce i ten mandat sprawowany dość rzetelnie, on zasługuje na dobrą ocenę, że jestem człowiekiem dobrej wiary. Jestem przekonany, że to się uda. Natomiast jeśli się nie uda, no to będę myślał, co dalej, ale mam 7 dni jeszcze na to, aby tą kampanię dopiąć do końca. I to jest, jeszcze raz mówię, wielka szansa uczenia się, spotykania się z ludźmi, z którymi normalnie właściwie nie ma czasu albo nie ma jakiejś takiej okazji. A długie miejsca fascynujących, listę fascynujących miejsc wymienić, bo się dużo rzeczy zmienia, ale też się definiuje jakiś taki bezmiar i głupoty, i bezduszności urzędniczej, i braku wyobraźni, i spotyka się ludzi walących głową w mur. I to jest taki obraz, który nie daje spokoju. No tak powinno być w polityce właśnie. Nie można mieć spokoju. Ale w międzyczasie jest bardzo trudno wejść z czymś nowym na rynek polityczny, bo scena jest mocno zabetonowana. Wszystkim jest dobrze, małym i dużym. Mali cieszą się, że może się kiedyś ocieplą przy pańskim stole. Mówię tu o SLD i o PSL-u. My nie chcemy wchodzić w koalicje, w których mielibyśmy być tylko dostarczycielem głosów. To jest inne ugrupowanie. To jest ugrupowanie, w którym się spotkały dwa światy. Świat lekko szalonych wyznawców Palikota, dobrze przygotowanych do polityki rzemieślników, takich jak ja. Czy te dwa światy się na stałe spotkają, no to będzie wiadomo po wyborach. Więc gra idzie o wielką stawkę, nie tylko o Parlament Europejski, ale tu idzie o rozkorkowanie sceny politycznej, dlatego że ludzie uwierzą, że to wszystko, co robimy, jest na serio i że my mamy szansę wyjść z jakichś progów wyborczych, przekraczać kolejne bariery, to jestem przekonany, że potencjał na takie ugrupowanie jest dużo większy, niż to wynika z sondaży. Jest ofiara sukcesu, to oczywiście jest koło, a sukcesem jest wybudowanie autostrady. Ja w kole wcześniej byłem tyle razy, ile razy można było w różnym charakterze. Natomiast powiem uczciwie, jakoś wschód Wielkopolski to jest taki region, który nie daje tych kopniaków do bytności. Moje biuro działa z Konina i nie będę się chwalił, ale w wielu miejscach byłem na wschodzie. Tu się za mało działo. Za mało się działo, żeby mieć okazję, żeby przyjechać i się jakoś pokazać, ale obiecuję poprawę.